Najpierw ponad 230 tysięcy ofiar pochłonęło trzęsienie ziemi na Haiti. Potem było Chile, Tajwan i teraz Turcja. W ciągu minuty zginęło tam niemal 60 osób. To było już czwarte tak silne trzęsienie ziemi w tym roku. To w Chile było tak potężne, że spowodowało przesunięcie osi ziemi. Dlaczego w tak krótkim czasie doszło do tych wydarzeń? Jakie są tego konsekwencje? I czy jest jakakolwiek szansa, byśmy mogli je przewidywać? Adam Feder.